Witam w 137 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu Tomasza Madrasa pod tytułem Benjamin Disraeli wobec idei Edmunda Burke'a, dwa oblicza konserwatyzmu brytyjskiego. Konserwatyzm brytyjski, wprowadzenie. Niełatwo opisać doktrynę polityczną zwaną konserwatyzmem. Można ją sprowadzić do kilku elementów, m.in. do umacniania, konserwowania, jak sama nazwa wskazuje, i zachowywania pewnych tradycyjnych wartości, postaw, reguł, na przykład tych należących do tzw. ancien regime, czyli starych rządów, starych systemów, ustrojów, na przykład monarchicznych. Można to też rozumieć jako obronę tych wartości, które są wypierane przez nowoczesność, przez postęp, przez progresywizm liberalny, przez rozpasanie tego wyzwolonego świata. Między innymi dlatego, że dzieli się na liczne odmiany i wśród samych konserwatystów nigdy nie było zgody na jakiś jeden zamknięty katalog idei, które się na nią składają. Złożona natura doktryn politycznych sprawia, że nie istnieje jedna definicja konserwatyzmu, na którą zgodziliby się wszyscy konserwatyści i badacze myśli politycznej. Zazwyczaj jednak wiąże się z pewnym reakcjonizmem, reakcją na rewolucję, na ład porewolucyjny. Mamy tutaj głównie na myśli Wielką Rewolucję Francuską. Tematem niniejszego artykułu jest właśnie kwestia podobieństwa i różnic między dwoma prominentnymi przedstawicielami doktryny. Drugim ważnym powodem swoistej niedefiniowalności konserwatyzmu jest typowa dla samych konserwatystów niechęć do nadawania własnym przekonaniom kształtu doktryn. Konserwatyzm, pisze Bogdan Szlachta, jest raczej stylem myślenia o polityce, posiadającym owszem własną strukturę, lecz dopuszczającym różne elementy, zależnie od tradycji filozoficznej, pod którą sięga dany zachowawca dziedzictwa politycznego i form ustrojowych właściwych wspólnocie, w której kształtuje się jego tożsamość. Karl Mannheim z kolei rozróżnił konserwatyzm naturalny i nowoczesny, twierdząc, że ten pierwszy należy raczej nazywać tradycjonalizmem. Konserwatyzm właściwy, nowoczesny, jest w istocie doktryną polityczną, jest przeto obiektywną strukturą myślową. Obiektywna struktura myślowa w tym sensie to szczególne nagromadzenie czynników duchowych i myślowych. W najprostszej klasyfikacji wyróżnia się często dwa typy doktryny konserwatywnej. Pierwszy, anglosaski, kojarzony jest z postacią Edmunda Burke'a, politykiem partii Whigów, który zasłynął jako autor rozważań o rewolucji we Francji. Druga, nazywana czasem francuską, przedstawiana bywa na przykładzie Josepha de Maistre'a. Szukał on uzasadnienia ładu politycznego bezpośrednio w woli Boga, nie podzielając burkowskiej wiary w samoregulujący się i w dużym stopniu antropogeniczny proces historyczny. Skażona grzechem pierworodnym wola człowieka musi poddać się heteronomicznemu porządkowi, na którego straży stoją według de Maistre'a Kościół i monarchia absolutna. Obu najwyższym instancjom musi przysługiwać przy tym atrybut nieomylności. Tylko władza absolutna, pisał, może zrównoważyć siłę ludzkiego zepsucia i uchronić społeczeństwo przed autodestrukcją. Wielu autorów anglosaskich za prawdziwy konserwatyzm uważa tylko typ pierwszy, na przykład J. Muller. Odróżnia konserwatyzm właściwy, będący produktem jednej z odmian oświecenia, od ortodoksji, angielskie ortodoxy, która broni bądź domaga się restauracji i instytucji uzasadnianych metafizycznie, a nie historycznie. Inną tradycją przez wielu autorów zaliczaną do konserwatyzmu, przez innych ujmowaną osobno, jest romantyzm, czy też ściślej romantyzm polityczny, który rozwinął się w pierwszej połowie XIX wieku. Nie zawsze uświadomionym, ale zawsze istotnym elementem światopoglądu konserwatysty, pozwalającym dokonać klasyfikacji typów idei zachowawczej, jest stosunek konserwatystów do momentu zmiany społecznej i zachowania ładu. Wyróżnić możemy trzy tendencje. Pierwsza związana jest z konserwatyzmem sceptyczno-empirycznym, który wiąże prawomocność systemu z samą jego faktycznością. Paradoksalnie logiczną konsekwencją takiego założenia okazuje się gotowość do akceptacji zmiany, szczególnie ewolucyjnej, o ile okaże się ona trwała. Druga tendencja, konserwatyzm kulturowy, charakteryzuje się przekonaniem o legitymizującej mocy tradycji.
Trzeci typ, konserwatyzm transcendentalny, powołuje się na metasocjologiczne uzasadnienia ładu, czy to przybierając formę klasycznie pojmowanego prawa naturalnego, czy też w inny sposób odnoszący się do woli lub rozumu Boga. Konserwatyzm anglosaski łączy w sobie poza nielicznymi wyjątkami dwie pierwsze z wymienionych tendencji. Według Jay Mullera możemy wyróżnić 7 założeń konserwatywnych, które są wspólne, przynajmniej dla większości konserwatystów anglosaskich. Są to generalne założenie, że ludzie są niedoskonali, również moralnie, a zatem są grzeszni, sceptycyzm epistemologiczny, przekonanie, że znośne funkcjonowanie człowieka uzależnione jest od jakości instytucji społecznych, wiara w zasadniczą rolę obyczajów, zwyczajów i przesądów, historycyzm łączony z partykularyzmem, to jest świadomość wyjątkowości losów poszczególnych społeczeństw, antykontraktualizm, przekonanie o praktycznej użyteczności religii. Konserwatyści zazwyczaj sprzeciwiają się przeniesieniu atrybutu suwerenności z władzy na lud, na naród, na społeczeństwo. Wolą, by władzę raczej sprawowała jedna silna jednostka, niżeli motłoch skupiony w tłumie laików, niezaznajomionych z ideami politycznymi, z filozofią i doktrynami, z prawem, z ekonomią, nie mającymi pojęcia na te tematy. Anthony Quinton wyróżnił z kolei 3 zasady, principles, na których opiera się doktryna konserwatywna. Są to tradycjonalizm, organicyzm i sceptycyzm polityczny, political scepticism, czyli epistemologiczne założenie o immanentnej niezdolności ludzi do zrozumienia, opisania i przekształcenia rzeczywistości społecznej w sposób racjonalny. Tradycja konserwatyzmu brytyjskiego przybrała dojrzałą postać dzięki Edmundowi Burke'owi, ale nie powstała nagle. Jej korzenie sięgają przynajmniej drugiej połowy XVII wieku i podziału angielskiej sceny politycznej na 2 zwalczające się obozy, które zaczęły nabierać kształtów partii politycznych na początku XVIII wieku. Najważniejszym ideologiem torysów, czyli protoplastów partii konserwatywnej, był Henry St. John, wicehrabia Bolingbroke. Niektórzy historycy myśli zachowawczej sięgają do czasów jeszcze dawniejszych, poszukując źródeł konserwatyzmu w teologii politycznej Richarda Hookera, tworzącego w drugiej połowie XVI wieku. Partia torysów, przechrzczona w latach 30. XIX wieku po śmierci Burke'a na konserwatywną, stanowi do dziś trwały element brytyjskiej sceny politycznej. Do niej należeli mężowie stanu kolejnych pokoleń Robert Peel, Robert Gascoigne, Cecil, George Curzon, Winston Churchill i Margaret Thatcher. Wśród nich należy wymienić też Benjamina Disraeliego. Był on nie tylko liderem partii i premierem rządu Jej Królewskiej Mości, ale też ideologiem, którego doktryna na kilka dekad zdominowała brytyjską prawicę. Edmund Burke, ojciec chrzestny konserwatyzmu. Francja kupiła nędzę za cenę zbrodni, pisał Edmund Burke o rewolucji francuskiej, gdy w 1790 roku, ledwie kilkanaście miesięcy po zburzeniu Bastylii, ukazała się jego najsłynniejsza książka, wzbudziła zdziwienie i niedowierzanie zarówno ze strony swoich dotychczasowych kolegów politycznych, jak i ich rywali. Po pierwsze, niewielu Anglików zdawało sobie dobrze sprawę, ku czemu zmierza owa rewolucja. Przy pewnej dozie dobrej woli albo naiwności łatwo było znaleźć analogię do angielskiej chwalebnej rewolucji, która przecież obaliła legalnego monarchę i doprowadziła do drastycznego ograniczenia królewskich prerogatyw na korzyść parlamentu, oddając władzę ludowi. Po drugie, trudno było spodziewać się akurat po Burke'u tak dramatycznej reakcji. Najwięksi entuzjaści rewolucji widzieli w nim sojusznika. Tom Paine, autor słynnego traktatu The Rights of Man, korespondował z Burke'em z Paryża i przekazywał mu entuzjastyczne relacje, co podsumował później. Przez jakiś czas korespondowałem z panem Burke'em, wierząc, że jest człowiekiem o zdrowszych zasadach, niż ukazuje to jego książka. Napisałem do niego zeszłej zimy z Paryża i przedstawiłem, jak doskonale rzeczy tam się mają. Edmund Burke urodził się w 1729 roku w Dublinie, w rodzinie mieszczańskiej. Ojciec był prawnikiem.
Co ciekawe, jego ojciec był Anglikaninem, a matka katoliczką i choć on sam wychowany był w wierze protestanckiej, doświadczenie pokrewieństwa z prześladowaną większością katolicką nie mogło pozostać bez wpływu na jego polityczne wybory. Starannie wykształcony, przejawiał pasję literacką, ukończył dubliński anglikański Trinity College. Pierwsza książka Burke'a, która ukazała w 1756 roku, A Vindication of Natural Society, była satyrą skierowaną przeciw tezom Henryka St. John, wicehrabiego Bolingbroke'a. Ideologia partii torysów w XVIII wieku. Według Burke'a również później wielokrotnie dawał wyraz swojej niechęci wobec Bolingbroke'a, którego uważał za typowego oświeceniowego filozofa, racjonalistę i agnostyka, który nie rozumie religijnej i społecznej natury człowieka. W 1757 roku ukazał się jego traktat filozoficzny Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, dość naiwna próba systematycznej analizy estetyki. Od 1758 roku Burke redaguje The Annual Register, rocznik o charakterze polityczno-literackim. Te i inne sukcesy wciągają młodego pisarza w krąg wigowskiej oligarchii, do której ostatecznie przystaje. Od 1765 roku jest członkiem Izby Gmin oraz sekretarzem Charlesa Watson Wentwortha, markiza Rockingham, lidera stronnictwa. W parlamencie Burke zasłynął jako krytyk wojny ze zrewoltowaną Ameryką, zarzucając rządzącym torysom, że powstanie sprowokowała niesprawiedliwa polityka Londynu oraz nawołując do kompromisu z rewolucjonistami. Zgodnie z linią wigowską stawał w obronie dysydentów religijnych jako Irlandczyk z pochodzenia, atakował sankcje ekonomiczne i polityczne wobec tej części królestwa. Obraz liberała, zawsze skłonnego stanąć po stronie pokoju, uczciwości i spraw uciskanych mniejszości, dopełnił jego udział w krótkich rządach Wigów w 1782 i 83 roku, w czasie których zreformował system synekur królewskich oraz przeprowadził impeachment Warrena Hastingsa, podejrzanego o korupcję gubernatora generalnego Bengalu. Gdy szło o wskazanie źródeł ładu moralnego, Burke nie był jednoznaczny. Konserwatysta dostrzegał istnienie najwyższego uniwersalnego prawodawstwa, oczywiście niebiańskiej proweniencji. Prawo Boże zdaje się jednak ograniczać do katalogu najbardziej fundamentalnych reguł, z którego wynika co prawda, że nie wolno kraść i cudzołożyć, ale które wymagają uzupełnienia w postaci zasad życia społecznego, dostosowania do nich, wypracowanego w historycznym rozwoju społeczności ludzkich. Burke stawał po stronie mądrości praktycznej, znajdując inspirację m.in. w filozofii tzw. szkockiego oświecenia u Davida Hume'a, Adama Fergusona i Adama Smitha. Idąc tropem Hume'a w An Appeal from the Young to the Old Whigs, twierdził, że w dziedzinie moralności i polityki nie ma żadnych uniwersalnych twierdzeń. Czysta metafizyka nie zda się tu na nic. Linie moralności nie są jak idealne linie matematyczne. Fundamentami dla praw konstytucyjnych królestwa miały być więc obyczaje i prawo zwyczajowe. Ich zasadność nie podlegała weryfikacji racjonalnej. Przeciwnie, Burke bez wahania odwołał się do czynników irracjonalnych. Przesąd czy też przedsąd, jak niektórzy asekurancko tłumaczą termin prejudice, nabierał mocy prawa. Widzi pan zatem, pisze autor rozważań o rewolucji we Francji, że w tym oświeconym wieku odważam się wyznać, iż zamiast odrzucać wszystkie nasze stare przesądy, w znacznej mierze pielęgnujemy je. Lękalibyśmy się nakazać człowiekowi, by żył i pracował, czerpiąc wyłącznie z zasobów własnego rozumu. Sądzimy bowiem, że ten zasób każdego człowieka jest mały, że ludziom powodzić się będzie lepiej, gdy będą korzystać ze wspólnego banku i kapitału narodów i wieków. Życie społeczności ludzkich podporządkowane jest za pomocą katalogów praw i zasad, które noszą nazwę konstytucji. Późniejsi konserwatyści brytyjscy odważnie będą wytykać innym narodom ułomność projektów spisania tych reguł w jednym akcie prawnym, przeciwstawiając im wyjątkowy angielski model niepisanej konstytucji, na którą składać się mają niektóre ustawy parlamentu o charakterze ustrojowym oraz zwyczaje i konwenanse. W ustawie zasadniczej nie podobał im się kontraktualny motyw umowy społecznej.
którą zajadle krytykowali. Taką konstytucję miała i Francja, podpowiada czytelnikowi autor rozważań, gdy pisze, że prawo salickie obowiązywało bez żadnej ustawy, ponieważ było niczym w kamieniu, wyryte w sercach i duszach Francuzów. Ład polityczny Zjednoczonego Królestwa fundują nieprzekraczalne reguły gry politycznej. Powierzenie władzy wykonawczej królowi, jego roztropne udzielenie swych kompetencji gabinetowi, współudział Izby Lordów i Izby Gmin w sprawowaniu władzy ustawodawczej, swoiste desinteressement rządu centralnego wobec spraw lokalnych, et consortes. Na przykład Izba Lordów, czytamy, nie ma moralnego prawa rozwiązania Izby Gmin, a nawet do samorozwiązania się, czy też zrezygnowania na własne życzenie ze swego udziału w stanowieniu praw królestwa. Król może wprawdzie zrzec się tronu, ale nie może znieść monarchii. Naturalnym jest pytanie, cóż takiego pęta lordów i samego władcę. Jak już wiemy, Edmund Burke nie poprzestawał na uznaniu woli Bożej za rozstrzygające źródło zasad ładu społecznego. W praktyce znacznie większe znaczenie przypisywał tradycji, obyczajom i zwyczajom, które potwierdziły swą prawomocność przez sam fakt długotrwałego stosowania, zakorzenienia się czasowo. Burke wykorzystał klasyczną rzymską i chrześcijańską koncepcję prawa naturalnego. Prawo ludzkie stanowi według niego jedynie część większej struktury, która ma charakter racjonalny. Prawo, pisał Cyceron, jest to zaszczepiony w naturę najwyższy rozum. Podobnie jak w klasycznym republikanizmie, w ideach Burke'a mamy do czynienia ze swego rodzaju przeplataniem się partykularności praw i zwyczajów narodu z uniwersalnością ładu. Burke, pisarz i polityk w jednej osobie, dobrze znał system prawa angielskiego, czemu wielokrotnie dawał wyraz w esejach i recenzjach na łamach Annual Register i w innych publikacjach. W przepisach i precedensach prawa ludzkiego dostrzegał swoistego ducha prawa naturalnego. Zgadza się to z historyczną, a nie racjonalno-filozoficzną legitymizacją porządku prawnego. Warunkiem dobrego funkcjonowania państwa jest powszechne uznanie jednego prawa. Obywatele republiki muszą posiadać wspólne wyobrażenie o uniwersalnych zasadach, a wizja ta nie może wykraczać poza ramy, które wyznacza prawo naturalne. Według Alfreda Cobana filozofia Burke'a stanowi swoiste interregnum, albo po prostu okres rewolty w dziejach wigowskiej myśli politycznej, której kamieniami milowymi są doktryny Locke'a i Benthama. W przeciwieństwie do ich obu, nasz Irlandczyk odrzucił kuszącą drogę pojmowania państwa jako maszynerii, na którą składają się instytucje, kontrakty i ceremonie. Sprzeciwił się wierze w ludzki rozum i był to bunt wzniecony pod sztandarami wyjątkowej, jak na owe czasy, epistemologii. Jednocześnie wywodząc legitymację systemu politycznego z partykularnej historii, wkroczył Burke na drogę, którą przed nim podążał starszy o jedno pokolenie filozof David Hume. On zaatakował racjonalizm i apriorizm. Filozofia sceptycyzmu i empiryzmu zaprowadziła Scotta do stwierdzenia, że właśnie czas i obyczaj nadają autorytet każdej formie rządu i wszelkim regułom sukcesji monarchów. Władza, która fundowała się na niesprawiedliwości i przemocy, wraz z upływem czasu staje się legalna i niezbędna. Burke, który nakazuje wierzyć przeszłości, a nie dowierzać własnemu rozumowi i ludzkiej naturze, który uznaje, że świat ma charakter faktyczny, a nie logiczny, czyni w dziedzinie myśli politycznej to, co zrobił Hume dla całej filozofii. Mimo to, zestawienie ze szkockim ateistą mogłoby wydać się dla Burke'a obraźliwe. Rzecz w tym, że preskrypcja, to jest legitymacja tego, co jest na podstawie tego, że istnieje już od dawna, dla Irlandczyka była najlepszym dowodem na zgodność urządzeń ludzkich z wolą Boga. To, w czym nie zgadzał się z Hume'em autor rozważań na gruncie filozofii, to jego antropologiczne generalizacje. W przeciwieństwie do szkockiego filozofa, Burke nie wierzył w naturalną skłonność jednostki ludzkiej do zachowań tradycjonalistycznych. Nie zgadzał się zatem na wywodzenie porządku społecznego z naturalnych rzekomo odruchów czy skłonności serca. Burke odrzucił oświeceniową wiarę w zdolności poznawcze człowieka. Skoro więc ujrzał jednostkę ludzką jako skłonną zarówno do zła, jak i do dobra, niezdolną do rozumowego opisania własnego świata, poruszającą się po omacku, bezbronną, jak zakuci w kajdany niewolnicy w jaskini Platona, musiał też zerwać z egalitaryzmem poznawczym. Musimy mieć przywódców, twierdził Burke, aby za nas, w naszym imieniu, rozsądzali, co godzi się czynić w życiu politycznym narodu. Jak pisze Krzysztof Pieliński,
odrzucając możliwość kooperacji społecznej opartej na instynktownych i emocjonalnych skłonnościach indywiduów, dokonywał Berg refutacji podobnych uproszczeń racjonalizmu epistemologicznego. Gdy z jednej strony nie możemy funkcjonować bez uniwersalnych zasad, a z drugiej nie jesteśmy w stanie samodzielnie rozeznać się w intencjach ich twórcy, pozostaje nam z pokorą zrezygnować z odpowiedzi ostatecznych i poddać się regułom świata faktów. Pozostaje więc preskrypcja, tymczasem deklaracje wierności woli Bożej, tej, która wyraża się w prawie naturalnym, wciąż zachowują niebagatelny walor dyskursywny. Chociaż przesądy i przyzwyczajenia mają tę istotną wadę, że po prostu mogą być fałszywe, stanowią dostateczne źródło wspólnotowego common sense. Według Berka państwo nie potrzebuje niezmiennych prawd, ale powszechnej zgody co do swoich podstawowych instytucji. W polityce w pierwszej kolejności należy podporządkować się rzeczywistości, której charakter nie jest logiczny, ale faktyczny. Mimo to Berg wierzył, że republika ma służyć wspólnemu dobru, dlatego właśnie był w stanie zaakceptować powszechne złudzenie, byle tylko jego owocem była zgoda na instytucje utrzymujące ład polityczny. Przyrodzona niepewność co do ludzkiej natury i mechanizmów rządzących światem zmusza wspólnotę polityczną do szukania rozwiązań dostatecznych, a nie ostatecznych. Warunkiem sine qua non berkowskiego konserwatyzmu było zadowolenie z zastanych uwarunkowań życia narodu, dostatku stabilności rządów, sprawności sądów, pozycji na arenie międzynarodowej. Tego jednak nie brakowało brytyjskiemu dżentelmenowi żyjącego w drugiej połowie XVIII wieku. Benjamin Disraeli wobec idei Edmunda Berka. To rysem, który najsilniej odcisnął piętno na swojej partii w XIX wieku, był Benjamin Disraeli. Polityk ten rozpoczynał swoją karierę jako popularny pisarz, zdołał wedrzeć się na londyńskie salony, umiejętnie posługując się osobistym urokiem i elokwencją. Pochodził z mieszczańskiej, zeświadczonej rodziny żydowskiej. Zdobywszy popularność towarzyską, szybko wykazał temperament polityczny, startując kilkakrotnie do parlamentu jako kandydat niezależny, oczywiście bez powodzenia, by w wieku 32 lat dołączyć do partii konserwatywnej, kierowanej wówczas przez Roberta Peela. Od lat 40. XIX stulecia Disraeli wybija się na czoło swojego stronnictwa, mniej więcej od 1850 roku, będąc samodzielnym liderem torysów w Izbie Gmin. W latach 1868 i 74-80 pełnił funkcję premiera rządu brytyjskiego, a w 1876 roku otrzymał tytuł hrabiego, Earl. Disraeli zreformował partię według własnego pomysłu i w oparciu o własną wyidealizowaną wizję toryzmu. Zasadnicze elementy swej doktryny wyłożył Disraeli w traktacie Vindication of the English Constitution, opublikowanym w 1835 roku, a więc na samym początku kariery politycznej. Istotnym źródłem wiedzy o poglądach konserwatysty są też jego powieści, w szczególności trzy dzieła z okresu tzw. Młodej Anglii, Sybil, Coningsby i Tancred. Generalnie rzecz biorąc, Disraeli pozostawał wierny swojej wizji toryzmu przez całą karierę. Jego konserwatyzm odwoływał się do harmonicznego ładu starodawnej angielskiej konstytucji, prawdziwej lub wyimaginowanej, w której centralne miejsce zajmowała monarchia, a system rządów uwzględniał uprawnienia lordów i izby gmin jako reprezentantów narodu. Legitymację systemu politycznego widział Disraeli w tradycji, która miała dawać rękojmię praktycznej skuteczności przyjętych rozwiązań. Disraeli postrzegał społeczeństwo jako twór zasadniczo konwencjonalny, powstały w wyniku historycznego rozwoju społeczeństwa. Prawa i obyczaje regulujące jego funkcjonowanie nie dają się wprost wyprowadzić z Bożych przykazań, czy jakiegoś innego praźródła metahistorycznego. Obok uniwersalnej natury ludzkiej, źródłem zasad okazywał się charakter narodowy. Każdy naród ukształtowany w unikalnych warunkach musi posiadać własny katalog instytucji politycznych, dopasowanych do jednego, indywidualnego charakteru. Już fundatorzy angielskiej wolności z czasów Magna Charta, pisał Disraeli, bronili tradycji, a nie domagali się nowych praw. Ustrój angielski, który opisuje autor Vindication, nie ogranicza się tylko do systemu podziału władzy, na który składają się izby parlamentu i osoba króla, ale obejmuje całość istniejących w narodzie obyczajów, przekonań i uczuć, wobec których
Parlamentaryzm okazuje się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Konstytucją, którą bronił, opiewał i przyzywał Benjamin Disraeli, była nie tylko pewnym możliwym rozwiązaniem ustrojowym, ale też projekcją tęsknoty konserwatysty za złotym wiekiem. Jest to wizja ze wszechmiar organicystyczna, co charakterystyczne. Disraeli nie odwoływał się bezpośrednio do uniwersalnych praw bożych czy naturalnych, ale za naczelny probierz poprawności instytucji uznawał ich praktyczne funkcjonowanie. Empiryczny rys myśli politycznej Torysa bywał podstawą jego oporu wobec postępów nowoczesności, nie stanowił jednak zapory nie do przebycia. Disraeli nie wątpił, że elementy i mechanizmy działania społeczeństwa są ostatecznie dziełem ludzkim. Choć nie są produktem żadnego projektu racjonalnego, zmieniają się jednak wraz z uczestnikami wspólnoty politycznej. Specyficzny demokratyzm Torysa w połączeniu z filozoficzną akceptacją ewolucji świata społecznego zaowocował przebudową partii konserwatywnej i otwarciem się jej na nowe kwestie społeczne. Premier Disraeli okazał się reformatorem, który przeforsował pakiet ustaw chroniących robotników oraz faktycznie zdemokratyzował system wyborczy Wielkiej Brytanii. Czynił to oczywiście w imię zachowania konstytucji w postępowym państwie. Zmiana jest elementem stałym, skomentował sprawę reformy w słynnej mowie w Edynburgu, wygłoszonej 29 października 1867 roku. Disraeli odnosił się do Edmunda Burke'a z szacunkiem i kilkakrotnie dał temu wyraz w mowie i na piśmie. Jednocześnie nie da się nie zauważyć dystansu, jaki zachowywał w stosunku do autora rozważań o rewolucji we Francji. Przez niektórych Burke uważany jest za ojca założyciela doktryny, inni przynajmniej uznają go za jedną z najwybitniejszych postaci w jej dziejach. Tylko nieliczni zwolennicy konserwatyzmu, zwanego czasem metafizycznym lub reakcjonistycznym, odmawiają mu miejsca wśród swoich patronów. Rozważając wpływ Burke'a na światopogląd młodszego o dwa pokolenia Disraeliego i to, jaki stosunek miał doń ten ostatni, należy pamiętać o skazie, jaką miał Burke z punktu widzenia polityka konserwatywnego w połowie XIX wieku. Był Whigiem. Narrator powieści Sybil, który z pewnością wyraża poglądy autora, informuje czytelnika, że jego zdaniem Burke zrobił dla Whigów to, co we wcześniejszym okresie dokonał Bolingbroke dla Torysów. Odbudował etyczny wymiar partii, podniósł ton publicznej dyskusji, tchnął szlachetnego ducha w ich publiczne działanie. Autor dość zręcznie omija konkretne poglądy starego Whiga i nie przywołuje jego krytyki polityki Jerzego III. Pamiętać trzeba, że Burke uchodził za wojującego liberała i nawet jego bliscy współpracownicy spodziewali się, że poprze rewolucję francuską. Po ukazaniu się rozważań, Burke w znaczącym stopniu przyczynił się do umocnienia antyrewolucyjnych nastrojów w Anglii, czego bardzo wymiernym efektem politycznym było trwałe poparcie rządu Williama Pitta. Whigowska przeszłość częściowo tłumaczy, dlaczego Burke w przeciwieństwie do Bolingbroke'a nie nadawał się na sztandar nowoczesnego konserwatyzmu, tylko częściowo, ponieważ Disraeli całkiem ciepło wypowiadał się na przykład o lordzie Hatnam, ojcu Pitta, ale Whigu. A wśród najwybitniejszych polityków XVIII wieku obok Bolingbroke'a i Pitta umieścił Whiga Shelburne'a. Oprócz cytowanej już w powieści Sybil, Burke rzadko pojawia się w tekstach napisanych przez Disraeliego. W Vindication of the English Constitution przywołany jest dwa razy. Raz na początku, gdy autor wymienia 20 najwybitniejszych mężów stanu w historii Anglii i drugi w ognistej tyradzie ku czci, co znamienne Bolingbroke'a, tylko po to, aby napisać, że St. John był jednocześnie genialnym pisarzem i niezrównanym mówcą, kiedy połączenie tych dwóch przymiotów jest niezwykle rzadkie. I właśnie Burke służy za przykład człowieka, który również ten cudowny dar dwojga talentów posiadał. Wzmiankowania w innych źródłach, na przykład mowach parlamentarnych, są bardzo rzadkie i mało znaczące. Mimo wszelkich zastrzeżeń wpływ Burke'a na Disraeliego nie ulega wątpliwości, choć jest to wpływ pośredni. Od połowy lat 90. XVIII wieku rozważania o rewolucji we Francji stały się lekturą obowiązkową dla pokoleń polityków, pisarzy i publicystów, którzy zajmowali się rewolucją i jej skutkami. W szczególności czytali Burke'a romantycy. Poza kręgiem kultury anglojęzycznej wpływ autora rozważań odcisnął się wybitnie na organicyzmie niemieckim, ponieważ pod jego wpływem pozostawali Gens i Müller i twórcy historycznej szkoły
prawa. W samej Anglii bliscy idei Burke'a byli poeci jezior, m.in. Samuel Coleridge. Chociaż Disraeli chwalił raczej etyczną postawę niż polityczne przekonania starego Whiga, nie trudno wskazać ideowy dług, jaki u niego zaciągnął. W pierwszej kolejności należy zauważyć antyracjonalizm i niechęć do apriorycznych uzasadnień polityki, jakie Disraeli dzielił z większością przedstawicieli anglosaskiej myśli zachowawczej. Powie XIX wieku nie było to już związane z krytyką rewolucji francuskiej. Disraeli atakował nie rewolucjonistów, ale zbyt radykalnych reformatorów, czyli współczesnych mu Whigów. Była to krytyka wąsko rozumianego utylitaryzmu, podobna do tej, którą Burke kierował przeciw oświeceniowym, zaciemnieniowym naprawiaczom świata. Obaj konserwatyści uznawali tradycyjne, od dawna instytucje angielskiego systemu politycznego za właściwe i godne zaufania i nie potrzebowali do tego racjonalnej analizy. Zamiast tego zalecali zaufanie do zdrowego rozsądku, nie tylko własnego, ale przede wszystkim poprzednich pokoleń. Filozoficznym podłożem tej wiary była pesymistyczna epistemologia, która Burke'owi kazała pisać, że lękalibyśmy się nakazać człowiekowi, by żył i pracował czerpiąc wyłącznie z zasobów własnego rozumu. Sądzimy bowiem, że zasób każdego człowieka jest za mały, że ludziom powodzić się będzie lepiej, gdy będą korzystać ze wspólnego banku i kapitału narodów i wieków. W podobnym tonie Disraeli twierdził, że konstytucja angielska, czyli konstytucja najbardziej wolnego społeczeństwa w dziejach, powstawała przez wieki, ponieważ mądrego systemu nie da się wydobyć zza rewolucyjnych barykad, ani wyłowić z krwawych rynsztoków łatwopalnych metropolii. Nie może zostać nabazgrany o poranku przez pełnego inwencji wymyślającego sztuczne prawa monarchę, albo spisany z groteskową łatwością w zarozumiałej i banalnej księdze utylitariańskiego mędrca. Jeśli konserwatyści chcieli znaleźć źródło dobrego samopoczucia, znajdowali je w przynależności do kolektywu. Zarówno Burke, jak i Disraeli zgodziliby się, że generalnie naród angielski jest najwspanialszym plemieniem żyjącym na ziemi i dzięki Bożej opatrzności oraz jeszcze bardziej rozsądkowi przodków, instytucje polityczne znad Tamizy nie znajdują sobie równych na całym świecie. Zaznaczyć trzeba, że ani jeden, ani drugi nie był stuprocentowym Anglikiem. Disraeliemu do końca życia wypominano żydostwo. Na Burke'u ciążył wstydliwy fakt posiadania przodków irlandzkich i katolickich. Konserwatywny Żyd radził sobie z tym doskonale od czasu do czasu, sugerując, że tak naprawdę Anglicy są jedynie kopią narodu wybranego. Dla obu konserwatystów naród rozumiany jako polityczna wspólnota mieszkańców królestwa był powodem do dumy. Choć w ich czasach pojęcie narodu się dopiero kształtowało. Przy całej deklarowanej wrogości wobec utylitarystów, Disraeli w pewnym sensie sam wykazywał swoisty utylitaryzm. Do jego wniosku skłania jego analiza znaczenia historii i tradycji w legitymizowaniu ładu politycznego. Jeśli tak twierdził, ostatecznym potwierdzeniem słuszności instytucji jest ich długowieczność. To znaczy, że te z nich, które przetrwały przez wieki, potwierdziły swoją użyteczność i trwałość. Zasada użyteczności w swoim zdroworozsądkowym wydaniu jest więc konserwatywna. Według autora Vindication, każdy trwały rząd spełnia wymóg największej szczęśliwości największej liczby ludzi, a dowodem tego jest posłuszeństwo poddanych. W gruncie rzeczy nieodległy podobny sądom był i Burke. Zasadę użyteczności rozumianą jako faktyczne zaspokajanie potrzeb populacji uważał za wiążącą, a nawet rozstrzygającą. Wiązało się to ze skromnością epistemologiczną jego doktryny. Burke przedkładał doświadczenie i zdrowy rozsądek po kolei nad bezpośrednie odwołanie do sankcji Bożej, ponieważ wątpił w zdolność człowieka do pojmowania i wcielania w życie praw o metafizycznej proweniencji. Poza racjonalne narzędzia poznawcze, przesąd, przyzwyczajenie i uległość wobec autorytetów służą legitymacji sytuacji zastanej, która jest najlepsza z możliwych, ponieważ w żadnym czasie i w żadnym miejscu na ziemi ludziom nie żyło się lepiej. Benjamin Disraeli tak samo jak Burke odrzucał filozoficzną doktrynę utylitarystów, ale akceptował ogólną zasadę mówiącą, że faktyczna skuteczność hic et nunc jest dowodem słuszności rozwiązań przyjętych w zasnutej mgłą przeszłości.
Specyficznym rysem konserwatyzmu Disraeliego było przekonanie o decydującej roli wyobraźni. Sam tworzył mity, które uzasadniały istniejące instytucje, hiperbolizując faktyczne i wyimaginowane zalety angielskiej monarchii, narodowego kościoła i parlamentu. Według Krzysztofa Pilińskiego wyobraźnia Disraeliego w przeciwieństwie do np. Coleridge'a była konstruktywistyczna, to znaczy tworzyła, a nie tylko starała się odkrywać wartości. Pobudkami takiego działania było z jednej strony przekonanie o niezbędności przywrócenia jedności wspólnoty narodowej, z drugiej niechęć do rozwiązań a priorycznych i metafizycznych. Nie była to postawa Berka, który nie mógł posiadać tej odwagi, którą dawało doświadczenie dwóch pokoleń romantyzmu, ale i autor rozważań o rewolucji we Francji uciekał się czasem do podobnych zabiegów. Uprzedzenia i przesądy apologizowane przez Berka bywały pożytecznymi iluzjami. Ostatecznie chodziło o to, że te uprzedzenia i przesądy są przede wszystkim praktycznie użyteczne, a dopiero na drugim miejscu mają walor poznawczy. Dostarczają pewności, ale niekoniecznie prawdziwej wiedzy o tym, co dobre, a co złe. To wystarczy, aby, jak pisał Berg, cnota stawała się nawykiem, ponieważ te ideały i złudzenia, komentuje to Gertrude Himmelfarb, wspólne były dla wszystkich, w takim czy innym stopniu. Skutkowały one nie tylko moralnym podniesieniem ludzi jako indywiduów, ale też jednoczyły zbiorowość we wspólnym duchu, przyczyniając się przez to do moralnej równości rodzaju ludzkiego. Disraeli nie był wiernym uczniem Berka, ale też nie proponował rozwiązań skrajnie przeciwnych. Między dwoma konserwatyzmami, z których jeden następuje po drugim w porządku czasowym, istnieją liczne związki i posiadają one wiele cech wspólnych. Disraeli dokonał daleko idącej transformacji doktryny. Przede wszystkim zaakceptował zmianę społeczną jako narzędzie polityki konserwatywnej. Stosunek do zmiany i reformy jest bardzo znaczący dla analizy postaw konserwatywnych. W przeciwieństwie do tradycjonalistów kontynentalnych, Berg zaakceptował zmianę jako nieodłączny element życia społecznego. Uznawał przy tym, że obowiązkiem prawego człowieka jest zachować daleko idącą nieufność wobec wszelkich nowinek, a w szczególności nie dopuszczać do zerwania kontinuum pomiędzy tym, co było, a tym, co nadchodzi. Konieczne było, używając kategoryzacji stosowanej przez Hondericha, odróżnienie zmiany change od reformy reform, z których ta druga była właśnie niedopuszczalnym odrzuceniem tradycji. Disraeli poszedł o wiele dalej. Zmiana społeczna stała się dlań pożytecznym narzędziem politycznym. Uzasadnieniem jej prawomocności miała być zgodność z duchem narodowej konstytucji. Autor Sybil odrzucał postawę obrońcy status quo, ponieważ sytuacja została ukształtowana pod wpływem zgubnych w skutkach przemian społecznych i gospodarczych. Konstatował kryzys konstytucji. Nie wierzył też w możliwość powrotu do idylli Augustian Age. W praktyce oznaczało to zgodę na daleko idące zmiany. Reforma wyborcza z 1867 roku oraz ustawy z zakresu polityki socjalnej przeforsowane w latach 1874-76 miały służyć zrównoważeniu pozycji klas społecznych, ponieważ w interpretacji Disraeliego po 1832 roku polityka angielska została oddana w ręce bogatej klasy średniej, myślącej raczej o prywatnym zysku, a nie o pomyślności ojczyzny. Disraeli był przekonany o naturalnym konserwatyzmie niższych klas narodu angielskiego i liczył na trwałe zwiększenie elektoratu torysów. Zakończenie. Konserwatyzm Disraeliego, gdy porówna się go do postawy Berka, wyróżnia się specyficznym optymizmem. Berg był katastrofistą, o czym świadczy nawet jego testament. Najsłynniejszy krytyk rewolucji francuskiej tak bardzo bał się inwazji i ostatecznego zwycięstwa jego wrogów, również na Wyspach Brytyjskich, że kazał pogrzebać się w utajonym miejscu i do dziś nie wiadomo, gdzie spoczęły jego doczesne szczątki. Gdy pisał, że nastały czasy ekonomów i rachmistrzów, a chwała Europy zgasła na zawsze, w jego skardze brzmiało przekonanie, że dokonało się już przerwanie nici tradycji łączącej nas z mądrością przeszłych pokoleń. I ta myśl utrzymuje się po dziś dzień. Berg obawiał się, że raz postawione żądanie uracjonalnienia społeczeństwa nigdy już nie da spokoju. Tytułowy bohater powieści Coningsby, alter ego autora,
Tykając się z miałkością dusz i umysłów polityków starszego pokolenia, stwierdza, że człowiek stworzony na podobieństwo Stwórcy przeznaczony jest do boskich czynów. Disraeli jedyną prawdziwą siłę widział w namiętnościach. Nie miał wątpliwości, że człowiek jest tylko wtedy naprawdę wielki, kiedy działa pod ich wpływem. Była to siła, której Berg się obawiał i nie wierzył w możliwość zaprzęgnięcia jej do pracy nad pielęgnacją tradycyjnego ładu społeczno-politycznego. Bardzo dziękuję.